gdy nad głowami jednych piękna zorza, nad głowami innych kłęby dymu. A w naszych głowach czujność na ważne informacje. Dziękuję, że są Państwo na pokładzie Ekspresu Republiki. Sylwia Krasnodębska, startujemy. Największe centrum handlowe w Warszawie, czyli wielka hala przy ulicy Mary Wilskiej, stanęła w płomieniach. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Od momentu zgłoszenia do przyjazdu straży minęło zaledwie 11 minut, a już większość hali była strawiona przez ogień. Służby ustalają, czy to przypadek, czy celowe działanie. Ekspresem Republiki odwiedzimy Litwę, która wypatruje prezydenta, oraz Ukrainę, która bohatersko walczy o życie. Czeka nas też podróż w czasie, za sterami wehikułu zasiada już Marcin Bąk. Nikt się czapli złotawej nie dziwi, skoro piękna pogoda przed nami. Na niebie zaświeci słońce, a termometry wskażą nawet 22 stopnie. Mam nadzieję, że czują się Państwo zaproszeni. Do zobaczenia już za chwilę. Choć wiele tu niewyjaśnionych kwestii, jedno pozostaje pewne. Pożar największego centrum handlowego w Warszawie to ogromne straty. Sylwia Krasnodębska, wracamy z dawką najważniejszych informacji. Oto Ekspres Republiki Plus. W Ekspresie Republiki Plus pochwalimy wspaniałych lekarzy, kibicować będziemy studentom z Gdańska i zajrzymy do lasu grozy. Oto co jeszcze w programie. Aż ciepło się na sercu zrobiło. Szczęśliwie pogoda dostępuje nam kroku, bo przed nami kilka słonecznych i pogodnych dni. Temperatury utrzymają się w okolicach 20 stopni. Stery Ekspresu przejmuje z gracją Natalia Rzeźniczak, która skutecznie potrafi wrzucać na luz. A już jutro o 16.55 przywita Państwa Rafał Patyra. Zapraszam w jego imieniu. Do zobaczenia.